Drodzy, wszyscy mamy tą świadomość, że Słowo Boże ma moc. I to Słowo Boże, które rozważamy co niedzielę, co czwartek na spotkaniach modlitewnych, które czytamy też w naszych domach, ono zawsze przynosi życie i Boże błogosławieństwo. Chciałbym dzisiaj mówić na temat, który jest bardzo ściśle związany z tym, co już słyszeliśmy na początku, kiedy Tymoteusz robił wprowadzenie. Chciałbym mówić o próbach, o pokuszeniach, które przychodzą na życie człowieka Bożego, człowieka wierzącego. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z takiej perspektywy Bożej, tego, co Boże Słowo nas na ten temat naucza. Bo kiedy na początek czytamy takie fragmenty jak z listu Jakuba czy z listu Piotra, Jakub pisze tak: poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite pokusy lub próby przechodzicie. Dlatego, że tam słowo, które jest użyte, ono oznacza jedno i drugie. Próba albo inaczej. Doświadczenie może być i jest próbą, ale w doświadczeniu też może występować pokusa. A więc za najwyższą radość wierzący, Boży ludzie powinni sobie poczytywać, kiedy przechodzą rozmaite próby, pokuszenia, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawuje cierpliwość. I dalszy, 12 wiersz 1 rozdziału listu Jakuba mówi: błogosławiony mąż, niewiasta, który wytrwa w pokuszeniu, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. A z kolei apostoł Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, wierszu 6 i 7 podobnie pisze: weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami czy też pokuszeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Kiedy czytamy na początku te fragmenty, nie starając się może bardziej zgłębić, o co chodzi, to zastanawiamy się, mówimy: dziwne słowo, czemu Bóg radzi nam i wręcz mówi do nas, nakazuje nam radować się właśnie z takich rzeczy. Raczej chętnie byśmy od takich rzeczy jak pokuszenie, jak próba, jak doświadczenie uciekli. Zostawili to gdzieś daleko za sobą i najlepiej byłoby, żeby nasze życie wyglądało tak jak w cudzysłowie na Hawajach, pod palemką, słońce i plaża i żadnych problemów. Ale my dokładnie wiemy, że życie nie jest takim, tak to nie wygląda, a tym bardziej życie, jeśli chodzi o relacje, społeczność z Bogiem, o budowanie swojego duchowego życia. Kiedy Jezus mówił o swojej woli i o pełnieniu Jego woli, Abraham, wbrew temu, co czuł, wbrew temu, co myślał, był wezwany do posłuszeństwa Bogu. I słyszeliśmy, że kiedy Abraham był wezwany, aby złożyć swojego syna na ofiarę, swojego jedynego, Sary syna, o którego modlił się 25 lat, z którym może, bo różnie tutaj egzegeci mówią, mógł mieć od 14 lat w tym czasie, kiedy był prowadzony na górę Moria, a mógł być jeszcze starszy. I oto Abraham jest rozdarty i w uczuciach, i w swoich myślach. Jest wystawiony na próbę. I Słowo Boże, nam popatrzmy teraz choćby na tą historię, która mówi: za najwyższą radość poczytujcie sobie, bracia, siostry, drodzy, gdy przez rozmaite próby, doświadczenia, pokuszenia przechodzicie. Bóg nie jest sadystą, Bóg nie każe nam być masochistami, którzy mają szczególne upodobanie w cierpieniu. I nigdy Bóg nie nakazywał szukać cierpienia dla samego cierpienia.
jak niektórzy ludzie w historii Kościoła poszukiwali. To cierpienie i ta próba po prostu przyjdzie w sposób naturalny z faktu tego, że stałeś się Bożym dzieckiem. Z faktu tego, że Bóg coś zaplanował odnośnie twojego i mojego życia i ta próba i to doświadczenie, ono muszą się pojawić, bo jeśli się nie pojawią, ani ty, ani ja, ani żaden człowiek Boży nie będzie przygotowany właściwie i w tym życiu, i do wieczności. Bo mamy, jak mówiliśmy przez wiele naszych spotkań, mamy przeciwko sobie wroga. Kogoś, kto atakuje nas w różnoraki sposób. Jeżeli ty i ja nie będziemy umocnieni w naszej wierze i nie umocnimy naszą wiarę, no to też nie będziemy w stanie się ostać przed jego metodami, zasadzkami, pułapkami, które on na człowieka zasadza. Nie ma człowieka na ziemi i tym bardziej nie ma Bożego dziecka, który by nie przechodził przez ogień doświadczeń, prób czy pokuszeń. Choćby w tym zwiastowaniu, w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, że każdy z nas buduje swój dom albo na piasku, albo na skale. I pamiętacie, tam na koniec jest napisane, jakkolwiek budujesz swój dom, jeżeli go budujesz na piasku, on jakiś czas będzie stał do momentu próby, do momentu, kiedy przyjdzie doświadczenie i burza uderzy i ulewa spadnie i wtedy się okaże, ta próba, to doświadczenie okaże, czy budowałem solidnie mój dom wiary, mojego życia wiary i społeczności z Bogiem, czy też nie. I tam jest napisane, że spadł deszcz ulewny, wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, na jeden i na drugi. Na początku i tak naprawdę to nikt z nas nie wie, jeden o drugim, jak ty budujesz swój dom życia, społeczności, wiary z Bogiem. Ujawnia to dopiero próba, ujawni to dopiero doświadczenie. A więc, moi drodzy, kiedy przychodzą te wiatry i ulewy i burze, uderzają, to żeby sprawdzić i żeby wykazać tobie i mnie, w jakim miejscu mojej relacji i społeczności z Bogiem jestem, jak buduję moje osobiste życie wiary z Bogiem. Bo to, że przyjdą burze, to, że przychodzą doświadczenia, to jest nieuniknione. Kiedy Bóg wyprowadził swój naród z Egiptu, w 14 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej czytamy tak, kiedy już są, wyszli już z Egiptu, kiedy już minęło 10 plag i Faraon nakazał wręcz, wymusił, wyjdźcie z Egiptu. Czytamy tutaj tak w 14 rozdziale od 10 wiersza. A gdy Faraon się zbliżył, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Mojżesz do ludu, nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Potem rzekł Pan do Mojżesza, dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Ty zaś podnieś laskę swoją i wyciągnij rękę swoją nad morze i rozdziel je, a synowie izraelscy przejdą środkiem morza po suchym gruncie. Kochani, cel, który Bóg postawił przed Izraelem, był jasny. Bóg miał dla nich ziemię odpocznienia, tak? Bóg miał dla nich ziemię błogosławieństwa. Oni mieli posiąść domy, których nie budowali, winnice, których nie sadzili, pola, których nie obsiewali, studnie, których nie kopali. To wszystko było dla nich przygotowane. Bóg obiecał, że da im tą ziemię. I pamiętacie, kiedy Pan Bóg ich wyprowadził z ziemi egipskiej,
swoją potężną moc, zamanifestował swoją potężną moc nad bogami Egiptu. Tam 10 plag, które padło, były konfrontacją z bóstwami, które czcili Egipcjanie. Żadne z tych bóstw nie było w stanie zatrzymać żadnej z tych plag. Bóg okazał się ponad tym wszystkim i Izraelici to oglądali. I widzieli, jak też, i doświadczyli, jak też anioł przechodził i dokonywał sądów nad pierworodnymi w Egipcie, a ich domy były ochronione, ci, którzy pomazali krwią baranka paschalnego od drzwi. I widzieli, jak Boży obłok ich prowadził. Był obłokiem w ciągu dnia i słupem ognia w nocy i Bóg ich poprowadził. Sam Pan powiedział, że nie pośle ich prostszą drogą, wygodniejszą drogą, nie pośle ich do Kanaanu, bo mówi, aby się nie wystraszyli nieprzyjaciela, który zamieszkuje Kanaan i nie mogliby wejść. Bóg po prostu postanowił ich poprowadzić drogą w taki sposób, aby przygotować swoje dzieci, aby mogli posiąść tą ziemię. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że Bóg daje nam mnóstwo swoich obietnic i chce, żebyś ty i ja, żebyśmy posiedli obietnice, ale prowadzi nas drogą w taki sposób, abyśmy mieli dość wiary, aby tą obietnicę odebrać, aby tą ziemię obiecaną odebrać dla swojego życia. Bóg doskonale wie, że wiara, którą ty i ja mamy, ona musi być wypróbowana, musi być doświadczona jak złoto w ogniu, aby wszelka niewiara, wszelkie zwątpienie, wszelkie niewłaściwe zachowania zostały usunięte z naszego życia. Abyśmy mogli posiąść Boże obietnice. A więc kiedy myślisz o tym, że Jakub i apostoł Piotr mówią, za największą radość poczytuj sobie, gdy na drodze nagle znajdzie się problem. Albo gdy nagle będziesz kuszony przez nieprzyjaciela do czegoś, o czym może nawet wcześniej nie myślałeś, że mógłbyś coś takiego zrobić i w tym kierunku jesteś kuszony. To wtedy co Słowo Boże mówi? Zacznij się radować. Dlaczego to ma sprawić radość? Nawet jeżeli Piotr mówi, kiedy to ta próba sprawia pewien smutek w was, napięcie w was, to generalnie Bóg mówi, bądźcie wewnątrz także radości i oczekiwania na dobre rzeczy, bo Bóg w swojej łasce, w swojej mądrości dopuścił to doświadczenie, wystawił, postawił ciebie i mnie na próbę po to, abyśmy przeszli przez tą próbę zwycięsko i odebrali obietnicę. Odebrali błogosławieństwo, które Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Bez tego doświadczenia i próby, bez tego przejścia zwycięsko, nie będę mógł odebrać tego całego błogosławieństwa, które Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Moi drodzy, to, że Bóg ma dobre plany i zamiary, czy wierzycie, że Bóg ma dobre plany i zamiary wobec nas? Wierzysz, że ma wobec ciebie, bezpośrednio ciebie, nie tego, który siedzi obok, ale ciebie. Bóg ma dobre plany wobec każdego z nas. Jego myśli i zamiary są dobre wobec nas. A więc ja spodziewam się od mojego Ojca w niebie, bo jest naszym Ojcem, tak? Przez Jezusa Chrystusa. Ja spodziewam się od mojego Ojca najlepszych rzeczy. Amen. Bóg w Chrystusie obdarował nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Ale żebym to błogosławieństwo mógł wejść pod to błogosławieństwo, muszę spełnić określony warunek, który Bóg postawił, abym mógł czerpać z tego błogosławieństwa. Inaczej mówiąc, każde doświadczenie, każda próba ma nie tylko wykazać miejsce obecnie, stan mojej wiary, wielkość mojej wiary i zaufania Bogu, wykazać, jak naprawdę wyglądam, czy jestem rzeczywiście człowiekiem wiary, czy nie, ale też ma przygotować ciebie i mnie, abyśmy odebrali te najlepsze rzeczy od naszego Ojca w niebie. Słuchajcie, nie dajecie dziecku jakichś zabawek, które przekraczają jego świadomość, jego wiek i wiesz, że
ta zabawka mogłaby wyrządzić mu, przynieść odwrotny skutek, wyrządzić szkodę, bo ono nie umie się z tym jeszcze obchodzić. Ale im ono jest większe, tym dajesz mu coś bardziej wyrafinowanego, lepszego, z czym on może sobie poradzić i co staje się dla niego błogosławieństwem. Oto Izraelici, kochani, tak jak my nieraz w życiu, doświadczyliśmy łaski i mocy Bożej. Doświadczyłeś ochrony Bożej. Oto Bóg wyprowadził cię z Egiptu, spod władzy szatana. Wydawało się, że nie dasz rady, bo nikt nie da rady i Izraelici nie byli w stanie sami wyjść. Każdy przejaw buntu, cokolwiek, byłoby zaraz spacyfikowane, ale ręka Pana zaciążyła nad Egiptem. I to Pan mocną ręką wyprowadził swój lud pośród znaków, cudów i swojej mocy. Oto sam wszechmogący Pan, ciebie i mnie, wyprowadził z niewoli ciemności diabła. Wydawało się, że sobie nie poradzę, bo ten grzech i tamten grzech. Niektórzy mają problem z narkotykami, alkoholem, innymi rzeczami. To jest niemożliwe, ale moc Boża sprawia, że Pan oczyszcza i wyprowadza nas na wolność i daje nam nowe serca. To jest Boża moc. A więc doświadczamy Boga. A później On nas dalej prowadzi, bo chce nas zaprowadzić do tego miejsca naszego osobistego przeznaczenia, służby, życia, abyśmy byli owocni. Abyśmy przynosili Bogu owoc. Izraelici tego doświadczyli. Oglądali, doświadczali realnie mocy Boga. Mieli wyraźny cel. Ale moi drodzy, przykro się czyta, kiedy czytamy 14, 15, 16, 17 i dalsze rozdziały drugiej Księgi Mojżeszowej, że za każdym razem oni nie potrafili sobie poradzić z próbą i doświadczeniem, które Bóg dopuszczał specjalnie, aby nauczyć ich zaufania, wiary, że Bóg przecież nie wyprowadził ich po to, żeby polegli na pustyni. Zobaczcie, jaki jest ich język. Za każdym razem są pełni narzekania, pretensji do Boga i pretensji do Mojżesza. Tam nie ma żadnej wdzięczności, tam nie ma żadnego takiego, wiecie, oczekiwania o to. Teraz nie wiemy jak, ale skoro Bóg potrafił nas wyprowadzić z Egiptu, skoro Bóg rozdzielił morze, to kiedy przyszliśmy nad wody, no 3 dni nie było wody. No ja rozumiem, jest pustynia. Gorąc w ciągu dnia, zimno wieczorami i w nocy. Dlatego Bóg był tym słupem ognia, aby ich ogrzać, dać im światło. To dlatego w ciągu dnia był cieniem. Ten obok dawał im cień, ochronę od żaru słońca. Ale chodzą 3 dni i nie ma wody. I Biblia mówi, i lud zaczyna narzekać. I mówią dokładnie tak jak tutaj, wtedy, zanim przekroczyli Morze Czerwone. Wyciągnąłeś nas z Egiptu, poprowadziłeś po to, żebyśmy pomarli na tym miejscu. No dobrze. Wiecie, po doświadczeniu wyprowadzenia z Egiptu, po doświadczeniu tego, że przeszli przez Morze Czerwone. Wiecie, po doświadczeniu, albo inaczej, po tym doświadczeniu tego, że Bóg zesłał pomoc i rozdzielił morze, po drugiej stronie, gdy widzieli, jak Bóg rozprawił się z wrogiem, z Egipcjanami, zaczęli śpiewać. Mojżesz śpiewa, Miriam śpiewa, kobiety tańczą, pląsają, uwielbiają Boga. Kochani, co by było, gdyby oni śpiewali jeszcze zanim przeszli przez morze? Oto wróg się zbliża i naciera. I mówią, za chwilę nas rozniesie w pył. Ale coś zaczęło się dziać. Obłok przesunął się pomiędzy nimi a obozem Egipcjan. Oni widzieli, że Bóg już zaczyna ich ochraniać. Dla nich był światłem, dla Egipcjan był ciemnością. Już widzieli, a oni dalej biadali. Poginiemy tu wszyscy. Nie ma dla nas ratunku. Po co ty nas stąd wyprowadziłeś? Kochani, ile jest w twoim i w moim życiu czasami takiego biadolenia i narzekania na różne życiowe sytuacje. Nie oddajemy chwały Bogu. Nie radujemy się. O, to doświadczenie Bóg zesłał, sprawił, że jestem w nim, aby Bóg mnie błogosławił. Dlatego mam się radować. Nie dlatego, że ono mi sprawia trudność i przykrość, jest wyzwaniem.
bo ono z sobą to niesie, ale już raduję się, jeżeli będę ufał Bogu, będę zbierał błogosławieństwo dla mojego duchowego życia. Moja wiara będzie oczyszczona, moja wiara będzie umocniona. Oto same dobre rzeczy spotkają mnie tylko dlatego, że Bóg wprowadza mnie w doświadczenie i próbę. Rozumiemy? Kochani, czy rozumiemy, że próby i doświadczenia i to, że Bóg czasami odsuwa się, aby nas wypróbować, jest dla ciebie i dla mnie błogosławieństwem. Ma przynieść błogosławieństwo. Piotr pisze w tym pierwszym rozdziale, w szóstym i siódmym wierszu, że to doświadczenie wiary po pierwsze sprawi, że wasza wiara będzie cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, ale też mówi w siódmym wierszu, że ta wiara i to, jak zachowaliśmy się podczas próby i doświadczenia, okazując wiarę, to będzie w dniu Pana chlubą naszą, nagrodą. To stanie jakby po naszej stronie, jako nasza chluba przed obliczem Pana, żeśmy Mu ufali. A więc kiedy przechodzisz przez taką swoją życiową pustynię, trudność, wyzwanie, cokolwiek by to nie było, czy to jest praca, czy to są jakieś rzeczy związane z rzeczami materialnymi, czy też twoimi emocjami, możesz stanąć przed Bogiem dzisiaj i możesz stanąć przed Bogiem w swoim domu i powiedzieć: Boże, nie rozumiem, tak jak Abraham, nie wiem, jak to się skończy, ale wiem jedno. Ty czuwasz nad wszystkim i przeprowadzisz mnie przez to. Amen? Kochani, gdybyśmy w ten sposób reagowali, ile byłoby przespanych nocy, tak jak mówi psalmista, położę się i zasnę i będę miał dobry sen i Bóg będzie mnie błogosławił. Ileż to uniknęlibyśmy stresu i nerwów i napięć i trosk tylko dlatego, że widzimy w tym, co nam się przydarza, jako okazję, jako możliwość, aby Bóg objawił swoją łaskę, moc i zaopatrzenie. Ale oni tego nie rozumieli. Słuchajcie, no raz, dwa, okej, okay, Bóg prowadzi, zaprowadził ich nad wodę. Po trzech dniach, kiedy nie ma wody, kiedy zaczynają szemrać i narzekać, pamiętacie, tam jest, znaleźli wodę, no ale nie da się tej wody pić. Nadali nazwę tej wodzie Mara, czyli gorzkość. Podobnie jak Maria, gorzkość. Mara, gorzkość. No i się zaczęło. Popatrzcie, za każdym razem Bóg oczekiwał innej reakcji, innej postawy. Po co? Aby nauczyć, zbudować w ich sercu zaufanie i wiarę. Bez doświadczenia nie ma zwycięstwa. Bez doświadczenia nie ma wzmocnionej wiary. Bez doświadczenia nie będziesz oglądał cudów i mocy Bożej. Wiecie, znam sytuację, gdzie człowiek woła do Boga, modli się i niebo jest jak ze spiżu. Nie ma żadnej odpowiedzi. Niebo milczy, nie wiesz nic. A w pewnym momencie człowiek gdzieś tam zaczyna myśleć i zaczyna mówić: skoro Bóg do tej pory okazał łaskę i troszczył się, to także tym razem, nie wiem jak, ale Bóg się zatroszczy i okaże łaskę. I nagle wszystko się zmienia. Nagle przychodzi pokój Boży, nagle przychodzi ta świadomość, że jestem w Bożym ręku bez względu na to, co się dzieje. I mogę Bogu całkowicie zaufać. Kiedy słuchaliśmy tydzień temu zwiastowania, pamiętacie, tam były warunki. Kto jest zmęczony, tak? Utrapiony, pamiętacie tydzień temu kazanie? Wzywał tych utrapionych, zmęczonych, aby przyszli do Niego, do Jezusa. A On da odpocznienie. Warunek było, mamy przyjść do Niego. On nas zaprasza. Wy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, przyjdźcie do mnie. Ale to nie jest wszystko. Żeby znaleźć odpocznienie w Nim, On dalej mówi, weźcie na siebie moje jarzmo. Inaczej mówiąc, nie kierujcie się swoją wolą, swoimi zachciankami,
ale bądźcie ze mną i pozwólcie się kierować. I bądźcie cichego i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Prawda? A więc, żeby przyszło wypełnienie obietnicy, Bóg postawił warunek, a później przychodzi doświadczenie. Jeżeli ja w tym doświadczeniu zachowam się we właściwy sposób, będę czerpał błogosławieństwa, które Bóg ma dla mnie w tej obietnicy. Amen. Będzie błogosławieństwo za każdym razem. A jeżeli ja będę narzekał, a jeżeli ja będę ciągle rwał włosy z głowy, bo co teraz się stanie, bo teraz jest niemożliwa wręcz sytuacja, jest patowa sytuacja, tego to już nikt nie rozwiąże, to Bóg cię zaprowadzi po raz kolejny nad jeszcze jedne wody Mara. Może w inny sposób. Słuchajcie, raz nie było wody, raz morze było przeszkodą, raz nie było wody, prawda? Później była ona gorzka, Pan Bóg ją uzdrowił. Co oni powinni zrobić, kiedy znaleźli wodę? Powinni Bogu zacząć dziękować. Powiemy, nie wiemy jak, jesteśmy spragnieni, ale Bóg przecież nie wyprowadził nas do tego miejsca, abyśmy tu zginęli. To nie jest cel Boga dla nas. My wiemy, że On ma cel inny, On nas zaprowadzi do ziemi obiecanej, bo tak powiedział. Teraz nie wiemy jak, co On zrobi. Czy jakieś nowe źródło wody otworzy? Czy uzdrowi? Nie wiemy. Powinni zacząć Boga wielbić. Niby proste, nie? Ale kiedy przychodzi próba i doświadczenie, kiedy Bóg obiecuje tobie, twoje dziecko będzie zbawione i to odbierasz wyraźnie w swoim sercu, nie ogólna obietnica, wiecie, będziesz zbawiony ty i twój dom. I chyba, że Bóg tą obietnicę dał tobie, potwierdził w twoim sercu. Bo uważam, że tamto słowo skierowane jest do tamtej sytuacji. Ale kiedy Bóg bierze ten werset i wkłada w twoje serce i mówi, teraz ja mówię do ciebie odnośnie twojego dziecka, że ono też będzie zbawione. I zaczynasz się radować i zaczynasz się cieszyć. Moje dziecko, Bóg obiecał mi, że będzie zbawione. I zaczynasz się modlić. I patrzysz, a twoje dziecko coraz dalej, dalej odchodzi od Boga. Im więcej się modlisz, ono jeszcze dalej odchodzi. I teraz masz obietnicę. Bóg oczekuje, że będziesz wierny i wierzył i ufał, że otrzymasz to, co ci obiecał. A później przychodzi próba. I zaczynamy się załamywać i narzekać. A Bóg mówi, ja chcę nauczyć was dojrzałości w wierze. I czasami nasza wiara, zresztą Piotr o tym pisze, uzupełnijcie waszą wiarę cierpliwością i wytrwałością. Abraham 25 lat modli się o dziecko. Po drodze upada. Bierze, że tak powiem, pomysł Sary za takie właściwe rozwiązanie, ale to był pomysł Sary, a nie Boży. Zadziałało ciało, a nie duch. A Bóg chce, żebyśmy postępowali dokładnie według Jego słowa. Dlaczego Hiob się ostał? Dlaczego Hiob się ostał? Dlatego, że jego wiara była uzupełniona o jaką cechę? Pamiętacie? Słowo Boże, list Jakuba wyraźnie o tym pisze. Pamiętajcie na co? Na wytrwałość Hioba. A więc on miał wiarę, wierzył, że Bóg, pomimo tego wszystkiego, co przeżywa, on nadal jest w Bożym ręku, chociaż kompletnie tego nie rozumie. Bóg pozwolił, to nie Bóg mu zabrał, Bóg pozwolił diabłu zabrać mu absolutnie wszystko, łącznie ze zdrowiem. Żona przychodzi i mówi, przeklnij Boga i umrzyj. A diabeł już zacierał ręce. Mówi, Hiob jest już na granicy. Jeszcze trochę go docisnę i będzie po nim. Wiecie, tam wszystko trzeszczało w tej próbie. Tam było do granic możliwości napięte życie Hioba. I on spiera się ze Stwórcą. I on mówi, co zrobiłem?
Dlaczego to jest? Gdzie zgrzeszyłem? Troszczyłem się o biednych, o chorych, o zgubionych. A teraz wszyscy mną gardzą. Wszyscy się odwrócili ode mnie. Kiedy się modlę, niebo jest jak ze spiżu. Ty nie odpowiadasz. Ale Hiob był wypróbowany do granic. Wiecie, Bóg obiecuje nam jedną rzecz. Nie przyjdzie na ciebie to, co na Hioba, tylko dlatego, że Bóg doskonale zna twoje i moje granice. List do Koryntian wyraźnie mówi, że Bóg nie ześle próby, pokuszenia ponad nasze siły, ale z pokuszenia da wyjście. A więc Bóg dla każdego jakby widzi miarę, widzi nasze zdolności na ten moment i zgodnie z tym poddaje i zgadza się poddawać nas i próbie, i też pozwala szatanowi, aby nas kusił, bo Bóg nikogo do złego nie kusi. Najczęściej diabeł wykorzystuje doświadczenie i próbę, aby zaatakować pokuszenie. I on, diabeł doskonale wie, zna twoje i moje słabe strony. Jeżeli się szybko denerwujesz, obrażasz, to diabeł to będzie chciał wykorzystać podczas próby. Kiedy jesteś dotknięty, chcę, żebyś właśnie to zademonstrował, pokazał, żebyś się czuł jeszcze gorzej, żeby mógł cię jeszcze bardziej oskarżać, że w nieboży sposób zareagowałeś i postąpiłeś. Ale Bóg poddaje to po to, żeby właśnie ciebie i mnie z tego oczyścić, uwolnić, abyśmy zaczęli inaczej reagować w takich sytuacjach. Ktoś tak napisał, że żona mówi do męża, no, że ty się ciągle denerwujesz i ciągle się tak szybko wybuchasz gniewem. A on do niej mówi w gniewie, ty wiesz, że się nie gniewam. I jakby, widzicie, Bóg na to pozwala, aby nas oczyścić, jak złoto w ogniu wypróbowane, abyśmy byli błogosławieni. Zastanawiałem się nad tą przypowieścią o czworakiej roli. Jaki jest cel? Pamiętacie, ostatnia gleba wydaje owoc. 30, 60, 100-krotny, tak? A więc możemy powiedzieć, że celem jest, abym był owocny dla Boga. To jest cel, który Bóg życzy tobie i mnie. On chce, żebyśmy byli owocni. Owoc ducha. Zdobywali ludzi. Byli ofiarni. To jest owoc. Oddawali chwałę Bogu. To jest owoc. Czynili dobrze. To jest owoc. No dobrze. To jest owoc. Ale są postawione warunki. Czy jest warunek? Musisz być dobrą glebą. Dobra gleba tylko wydaje owoc 30-krotny, 60 i 100-krotny. Ale żeby być dobrą glebą, czy żeby się okazało, jaką jestem, żeby stawać się dobrą glebą, musi przyjść próba. I przychodzi. Czy tego chcemy, czy nie? Przychodzi. Zobaczcie, co się dzieje z tym słowem, które Jezus mówi, jest zasiewane. Kiedy rzucone jest słowo, kiedy głoszone jest słowo, kiedy świadczone ci jest słowo, zaraz przychodzi zły, aby zabrać słowo. Bo wie, że Słowo Boże przynosi Boże życie, przynosi wiarę do serca człowieka. Daje światło dla jego umysłu, aby rozumiał drogi Boże. Ale zaraz, kiedy słyszy słowo, przychodzi zły i chce porwać to słowo. Ja chcę powiedzieć o pewnych warunkach, próbach, które są po drodze, zanim stanę się dobrą glebą. Aby stać się dobrą glebą, nie mogę pozwolić sobie zabrać słowa, które Bóg kieruje do mnie. Prawda? Wiecie, ile słowa Bóg do nas kieruje? Wiecie, ja wiele, wiele lat temu, zbór jeszcze był w Apienicy, ten Filadelfia, który jest. Przyjechał jakiś kaznodzieja z zagranicy, z Ameryki. I on mówi tak, stanął za kazalnicę. I zaczął głosić i mówi tak, chrześcijanie, mówi, to są czasami podobni jak do takich tuczonych kaczek. Wybaczcie, ale on to tak mniej więcej mówił.
ciągle się karmią, ciągle się karmią i karmią, tylko że nic z tym nie robią. Powiem wam, byliśmy oburzeni na niego. Normalnie wezwaliśmy go na rozmowę, napomnieliśmy go, jak on mógł coś takiego do nas powiedzieć. Ale dzisiaj z perspektywy czasu, czasami wracam do tego wydarzenia, mówię, Boże, on miał dużo racji. My dużo słowa słyszymy. Tyle prawd Bożych słyszymy. Tylko pytanie, czy jesteśmy jak ten lud Izraela na pustyni, którzy, kiedy przychodzi próba, kiedy przychodzi wyzwanie, my cały czas śpiewamy tą samą piosenkę jak Katarynka. Dlaczego nas wyprowadziłeś? Nie ma pomocy, jest przegrana, nie będzie zwycięstwa, nic tutaj, pomrzemy i poginiemy i ta... Rozumiemy? Ja mówię, Boże, ileż ja słyszę Bożego Słowa. Czy ja się uczę z Twojego Słowa, Panie? Czy ja biorę to Słowo, nie tylko, o, fajne było, czy też ja zaczynam żyć według tego Słowa. Pierwszą rzeczą, nie pozwól sobie zabrać. Oto Bóg posyła Słowo, słuchajcie, czasami posyła Słowo. Bóg mówi do nas raz i piąte, a my mówimy, czemu Bóg do mnie nie przemawia? My nie słyszymy, a Bóg mówi po kilka razy to samo, nam w różny sposób przypomina. A mówimy, dlaczego Bóg do mnie nie mówi? Może właśnie dlatego, że pozwoliłeś sobie zaraz ukraść Słowo. Coś bardzo ważnego Bóg powiedział. A ty tak nagle więcej się nad tym nie zastanowiłeś. A może czasami warto wziąć i zaraz szybko zapisać to, co poruszyło twoje serce, uchwycić się tego słowa. Bo to, że go nie pozwolisz sobie go zaraz zabrać, czy tej prawdy, to jest dopiero początek, aby móc stać się owocnym. Bo pamiętacie, później jest napisane, że to, że padło, co prawda, i padło, i zaraz szybko uschło, bo nie miało korzenia. Łukasz pisze, że w dniu pokuszenia odstępują od Pana. Czyli przychodzi, ledwo uwierzyli, ledwo zaufali, ledwo się rozradowali w Bogu, ale przyszła próba. Może mąż czy żona zastraszyli. Ja wam mówiłem taki przykład, o którym przeczytałem, gdzie mąż chciał iść na nabożeństwo, a żona przybiegła z żyletką, mówi, potnę się, jeśli tam pójdziesz. Pytanie, co zrobić? I on wtedy się ugiął, czego później bardzo żałował. Co by było, gdyby Abraham powiedział, to nie może być Bóg? Ja widzę jedno, że Abraham tak doskonale znał Boga i umiał rozpoznać głos Boży, że wiedział, że mówi do niego Pan. On nie miał żadnych wątpliwości. Mówi Pan i ma oddać swojego syna. Wiedział jedno, Bóg coś z tym na pewno zrobi. Nawet jeśli tak się stanie, wzbudzi mojego syna z martwych. Bo tak pisze list do Rzymian. Wiedział, że coś się stanie. Ale także Bóg mówi, jeżeli chcesz żyć obfitym życiem, musisz swoje życie stracić dla mnie, oddać dla mnie. Inaczej nie będziesz miał nowego życia, błogosławieństwa. Hiob, kiedy jeszcze jego przyjaciele, zamiast go pocieszać, to go jeszcze dobijają, że musiał tak zgrzeszyć, że wszystko go spotkało z powodu jego grzechów. W pewnym momencie mówi tak, a ja wiem, że mój Stwórca żyje i nad prochem moim stanie i będę żył. Niesamowita wiara. On wiedział jedno, nawet jeśli teraz umrę, ja nadal nie wyprę się mojego Boga, ja nadal będę Mu wierzył, ja nadal będę i On kiedyś mnie wzbudzi i będę z Nim na wieki. Halleluja. Słuchajcie, próba i doświadczenia przygotowują nas do tego, co jest wieczne, nieskalane, nieskazitelne, nieprzemijające. A więc warto teraz trochę toczyć bój, nawet jeśli życie mielibyśmy stracić fizycznie, aby nie dać sobie zabrać chwały, która nas czeka w wieczności. Ale próby muszą przyjść.
A więc druga rzecz, jeśli już nie pozwoliłeś sobie zabrać słowa, to pozwól, żeby ono się zakorzeniło w tobie. Rozmyślaj o nim. Czytaj. Rozmyślaj. Jakby żyj tym słowem. Pozwalaj mu przebywać w twoim sercu. Biblia mówi, że mamy przechowywać słowo Boga w naszych sercach. Ale to jeszcze nie będę owocną ziemią. Bo dalej jest napisane, nie pozwól, żeby to słowo zostało zaduszone przez troski, przez co jeszcze? Ułudę bogactwa, przez pożądliwości tego świata. Nie pozwól, aby te rzeczy, te pokuszenia, te pragnienia złe zadusiły to słowo. Bo jest napisane, że ten trzeci rodzaj gleby przyjmuje, zaczyna rosnąć, ale chwasty szybciej rosną i zaduszają słowo, tak że nie wydaje owocu. Ale kiedy to będę obronię słowo, zachowam w sercu, pozwalam mu rosnąć w sobie i wszelkie chwasty usuwam i to, co próbuje to słowo zadusić we mnie, staniesz się dobrą glebą, która będzie wydawać owoc 30, 60 i 100-krotny. Jest obietnica, jest warunek, jest próba i na końcu odbierzesz błogosławieństwo, jeżeli w sposób Boży właściwy przez to przejdziemy. Drodzy, tak tym słowem chciałbym się dzisiaj podzielić, abyśmy zaczęli inaczej patrzeć. Wiecie, nie tak dawno, kiedy czytałem o tym, rozmyślałem, mówię, rzeczywiście, no jedynie mogę się radować z prób i doświadczenia tylko dlatego, że to pozwoli mi odebrać Boże błogosławieństwo dla mojego życia. Kto wytrwa do końca? Jest taka obietnica? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten otrzyma wieniec życia. Kto wytrwa do końca? A więc czasami będę musiał znieść wiele przeciwności, wiele ataków, ale jednego jestem pewny. Celem prób i doświadczeń, celem tego, że nawet Bóg pozwala wrogowi mnie kusić, jest to, że Bóg ma dobre myśli i zamiary wobec nas. Chcę umocnić twoją i moją wiarę. Chcę ją oczyścić od niewiary i braku zaufania. Chcę nas uczynić gotowymi do jeszcze większego zmagania i większych zwycięstw. I chcę, żebyśmy radowali się tym błogosławieństwem obietnicy, która stoi za tym pokuszeniem i za tą walką, kiedy przejdziemy zwycięsko. 10 różnych sytuacji Izraelici mieli na pustyni. 10. Za każdym razem robili dokładnie to samo. Zamiast dziękczynienia, zamiast zaufania do Boga, zamiast uwielbienia Boga pośród trudności, ciągle było to samo. Niewiara, narzekanie, bunt, chęć. Wypowiadali jakby przekleństwo dla samych siebie. Obyśmy pomarli tam w Egipcie. Mamy pomrzeć tu na pustyni? Bóg mówi, jak tak chcecie. I to jest dziwne, bo kiedy znaleźli się, zobaczcie, oni nie mogli być przygotowani, bo nie dali się przygotować, aby wejść do ziemi obiecanej. Bóg to miał dla nich, wszystko czekało. Bóg ich uczył i kształtował przez te wydarzenia, za każdym razem oblewali testy. Kiedy mieli wejść, tylko dwóch z tego pokolenia miało ufność w Bogu, a reszta zupełnie odwróciła się od Boga. Powiem tak, czy oni wszyscy poginęli na zawsze? Nie. Słowo Boże mówi, że przez 40 lat krążyli po pustyni, aż całe pokolenie wymarło. Od 20 roku życia wzysz. Wielu z nich nie utraciło, powiedzmy, swojego zbawienia. Niektórzy tak. Którzy okazali jawny bunt wobec Boga. Jak Korach. Tak myślę. Ale Słowo Boże mówi, że Pan się troszczył przez te 40 lat, że ich odzież nie zwietrzała, obuwie i tak dalej, dawał im mannę przez 40 lat. Tylko co z tego?
Kochani, jak może wyglądać Twoje i moje życie, życie Bożego dziecka tutaj na ziemi? Albo wejdę i posiądę Boże obietnice i będę radował się całym błogosławieństwem, które Bóg ma dla mnie. Albo będę ciągle krążył po pustyni, gdyż nie okazałem wiary, zaufania, gdyż nie pozwoliłem Bogu zmienić mojego charakteru, tego wnętrza, sposobu reagowania. Czy jesteśmy gotowi teraz Boga uwielbić, drodzy? Bez względu na to, w jakiej jesteś teraz sytuacji. I wydaje ci się, że to już jest taka sytuacja, że już gorsza być nie mogła. Ja myślę, że gorsza może być, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie ma rzeczy niemożliwych u Boga. I Bóg wyprowadza z każdej złej sytuacji. Amen. Bóg przeprowadza przez każdą próbę. Bo dał ją, czy pozwolił na nią nie po to, abyśmy polegli, ale po to, abyśmy tam okazali wiarę, zaufanie i byli podniesieni i umocnieni w Bogu. Amen. Czy jesteśmy gotowi teraz stać i powiedzieć: Boże, chcę Ci podziękować za to, że jesteś, za wszelkie próby i doświadczenia w moim życiu i pomóż mi, kiedy przyjdą różne sytuacje. Wiecie, diabeł będzie, czy ta próba będzie wyglądać inaczej, ale ciągle będzie próbą. Jeżeli nie zdasz jednego egzaminu, przyjdzie inny, w inny trochę sposób. Powiedz: Boże, pomóż mi, abym mógł w sposób właściwy przejść przez tą próbę i przez to pokuszenie. Powstańmy, moi drodzy, aby się modlić. Okażmy Bogu wdzięczność i chwałę. Powiedz: oto mój Bóg jest po mojej stronie. Bo tak mówi wyraźnie list do Rzymian, 8 rozdział. Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest z nami. I On dopuszcza te rzeczy, abym stawał się mocny w Nim, mocny w wierze. Halleluja. Boże, dziękujemy Ci za łaskę. Dziękuję Ci, Panie, za wszelkie próby, doświadczenia i zmagania. Dziękuję Ci za chwilę, w którym wydawało się, Panie, że się już nie podniosę. Ale dziękuję Ci, że Ty jesteś wierny, dobry i łaskawy. Pomóż mi, Panie, każdego dnia, w każdej chwili, w ten właściwy Twój sposób reagować. Dziękuję Ci, Panie, że Ty dajesz próby i doświadczenia, abym mógł być błogosławiony i mógł pochwycić obietnicę. Dziękuję Ci, że dajesz i posyłasz doświadczenia, Panie, i pozwalasz diabłu kusicielowi kusić, aby oczyszczać, aby uświadamiać, co jeszcze w moim życiu jest słabe, a wymaga umocnienia i ochrony. Panie, oddajemy Ci hołd. Panie, błogosław nas, ten zbór przed obliczem Twoim, Panie, abyśmy byli ludźmi ufającymi Tobie, mocnymi w wierze, mocnymi w Tobie. Panie, pomóż nam umacniać naszą wiarę tymi wszystkimi cechami, o których mówi Twoje Słowo. Dziękuję Ci, Panie, za Abrahama, za Hioba. Dziękujemy Ci za mężów wiary, którzy wytrwali w licznych doświadczeniach i pokuszeniach. Tobie niech będzie chwała. Amen.